Cześć, słuchajcie, dzisiaj przyszłam do Was, dawno się nie odzywałam, z przepisem na dynię, słuchajcie, razem z tortellini takim, taką jakby a la sałatkę czy coś takiego na obiad. Ten przepis mam, o tutaj, ten przepis mam z Tiny, która ostatnio była, teraz chyba jest najnowsza nawet, bo to jest Tina z 20 października. Więc tutaj jest, słuchajcie, napisane, zacznijmy od dyni, tak, bo to tortellini to wiadomo... Wiadomo z czym, jak to się robi, czyli podgotowujemy 2 minuty, aż wypłynę na wierzch. Ale to jest akurat z rikotką i szpinakiem, bo tutaj oni polecają, żeby to były ze szpinakiem, dokładnie nawet, opakowanie do papierosku, które jest ze szpinakiem i rikotką. Nawet mi się udało idealnie, kupiłam je za 6 zł. I teraz tak, blacha, wiadomo nie patrzcie na coś, aha nic nie widzicie w ogóle, więc mam przygotowaną dynię. Coś tu się nie robi tak jak powinno. Nie widzicie w ogóle. Wiecie? No i nic dalej. Okej. Okay. Dobra. Mam, słuchajcie, przygotowaną dynię, tak? Dynię kroję w... brudny. Słuchajcie, tu jest napisane, aby dynię umyć, no wiadomo, wzdłuż na pół oczyść z pestek i włókien. Potem potnij na cienkie krąski, a te na kawałki. Czosnkiem to jest, słuchajcie, i z chili. Ogólnie to rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. Do 200 stopni pieczemy około 35 minut, więc... Zajmiemy się tą dynią, że dobra, kawałki dani, dyni, dani, dyni, mam nadzieję, że takie cząstki będą ok, tak, robimy te cząstki, słuchajcie, o, i kładziemy je na blasze wyłożonej pergaminem, no, papierem do pieczenia, nie pergaminem, tak, słuchajcie. Tak, kroimy. Okej, już majlu tutaj, nie wiem, może zimno robię mniejsze jednak trochę, wiecie. Tutaj mi się nie podoba, to podcinam sobie, to co mi się nie podoba, a trochę mi się nie podoba. O tu, 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 tu. I takie, o, widzicie, ja te takie włókna. Majlu się przestań, już majlu oczywiście tutaj świruje. Ja je, słuchajcie, jeszcze na pół zrobię. Wiem, tak mi się wydaje. O. I tu odcinam to na pół, 200 stopni, tak? Mówiłam Wam. 35 minut. Nie wiem, ja sobie piekłam dynię w 180 i wyszła pyszna. Nie wiem, czy w 200 mi się nie spali, no ale dobra. W ogóle to muszę tą dynię przerobić, bo się psuje. Co miałam Wam ciekawego powiedzieć? Ktoś mi ostatnio napisał w komentarzach, że Milo jest słodki. No jest słodki Milo i to bardzo. Tylko słuchajcie, taki słodki, że on po prostu jest takim psem, jak on idzie na dwór, to on po prostu jakby dostawał kociokwiku. Ja nie wiem, ten pies po prostu nie potrafi się, ma problem z wyciszeniem psa. No i teraz w ogóle będę od nowa go uczyć, słuchajcie, będę go od nowa uczyć tego, żeby zostawił coś na dworze, tak, żeby nie jadł tego wszystkiego, co sam spotka. I będę to robiła metodą z tej książki Szczeka Merda Mówi. W ogóle naprawdę Wam polecam tą książkę, bardzo fajna, jest tam jeszcze... Jest jeszcze ich książka Słuchając Psa, której ja nie czytałam, a szkoda, muszę sobie zamówić. W ogóle zaraz, jak wstawimy tą dynię, pokażę Wam, jakie książki sobie zamówiłam z tego sklepu Skup Shop. No, ja nie wiem, słuchajcie, czy ten Multishop i Skup Shop to jest to samo, bo ja zamawiałam już w Multishopie, lubię tam zamawiać, tam są danie książki, ale ten, no i tam są nowe. A w tym Skup, ale to chyba nie jest to samo, a w tym Skup Shopie są... Jak obieram tę dynię, to Was tak pogadam, nie? A w tym Skup Shopie, słuchajcie, są te są książki używane, takie, ale wiecie, co wyglądają super. Przyszło do mnie 5 książek i mam ekstra za 5, 6, 7, 8, 9, 10 zł. Grafiłam na punkcie, naprawdę, ja nie wiem po prostu, ile tych książek już kupuję. No, więc tam są używane, ale wyglądają naprawdę świetnie i po prostu, no może nie ma takich nówek, tak? Ja ostatnio w pracy dostałam z okazji pewnego dnia, dostałam kartę do Empiku, 50 zł, więc tam bym chciała sobie coś kupić i cały czas się zastanawiam, chciałabym sobie kupić, chyba tam robię włosing, no zapomniałam jak się ona nazywa, tej dziewczyny, wiecie, co ma vloga i blogi, vloga włosy.pl, tak? No, to, chociaż wolę tak naprawdę z włosami, słuchajcie, ja zaczęłam robić z włosami to, co robi kosmetyczka hedonistka, kosmetyczna hedonistka. To, co ona sprzedaje, te swoje e-booki. No, dla mnie po prostu zarąbiście. Wszystko, co tam ja
wypatrzyłam, to naprawdę, jak się dokładnie stosuje do tych zaleceń na moje włosy, wychodzi na to, że mam średnio porobate, to po prostu jest to bomba, bomba. Tylko właśnie ostatnio przestałam tak robić to, co powinnam, a szkoda, bo naprawdę to było, nie no, było super, to wtedy działa. Się nadal nerwuję, jak do Was mówię, to jest dziwne, za mało nagrywam, bo już dawniej nagrywałam, nadal bym chciała, kurde, nie mam na nic czasu, po prostu na nic czasu. Mieliśmy robić imprezę halloweenową, ale z tej imprezy wyjdzie to, że miała być w piątek, nie będzie w piątek, będzie w sobotę, więc wyjdzie na to, że praktycznie nikt nie przyjdzie, nie? Bo połowa ludzi wyjeżdża. No, i takie z tego rzeczy wyszły. A szkoda, bo mamy te rzeczy kupione, wiecie, na Halloween. Milo, Milo, już coś tam, Milo, idź. Majlusiu, Majlusiu, widzicie, Milo, nie wiecie, zaraz zobaczycie, usiądziemy na kanapie i zaraz zobaczycie Milo. No, poważnie. Ostatnio miałam parę, mogłam Wam nagrać parę holi zakupowych, ale nie nagrałam, miałam Wam nagrać Big Lossy, ale nagram. W najbliższym czasie nagram Wam króciutkich ulubieńców tego tygodnia, chociaż też znam, jaki są. Jedną mam, na pewno kosmetyczny ulubieniec mam. Nowość taka wyszła. Ja to dostałam Big Lossy, właśnie chyba w jakimś pudełku. Ale jest to, wiem, też nowość, Rossmanie, stołpy. Nie, no po prostu tos. To Wam pokażę w ulubieńcach. Nie wiem, co tam jeszcze ulubieńców, jaki będą. Zobaczymy. Pokażę Wam też krótkie denko z października. Ale małe, bo nie mam zbyt dużo. Więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, zaraz dynia idzie na słuchajcie, na blachę. Teraz sobie przetnę. Może tutaj będziecie więcej mnie widzieć, co? Tak zrobimy chyba. O, teraz widzicie praktycznie. Nie wiem, psuje mi się w ogóle stawka pod telefon. No, nie widzicie dalej. No nie widzicie. No może trochę więcej widzicie, ale dalej mało. O, tutaj. O, teraz jest lepiej. Słuchajcie, tu mam w ogóle jakieś, nie patrzcie na to, jakieś... znowu widać tam te ciuchy brudne. O, zróbmy tak. Tutaj... Nie, no dalej. No tak nie może być. Dobra, słuchajcie, termomix jest. Jest termomix naprawdę, już tak nie działa. Źle. Słuchajcie, tutaj mamy, no i co? Nie mam swoich super nożyczek. No, no nie lubię, ale trudno. No dobra. Co? I jak jest napisane, że co? Kawałki dyni już na blasze. No to układamy, nie? Kawałki dyni. Moim zdaniem dalej mam za duże te kawałki. W ogóle Wam zasłaniam wszystko, więc zobaczcie. To jest na przykład za duży kawałek dyni. No, chociaż 200 stopni, to one mi się szybko spieką, nie? Pewnie, więc dobra. Kawałki dyni układamy na blaszę. Cokolwiek by nie było, układamy. Co, polubiłam dynię. Nie lubiłam jej, teraz mi smakuje, już jest bardzo fajna, bardzo spoko. Dalej się stresuję. Nie pokażę Wam tej sałatki, bo jeszcze nie nagrywam tak, że po prostu tak, że mogę zrobić vloga z całego dnia. Szkoda, pewnie by to Was bardzo interesowało. I by było bardzo fajne, niestety nie. No, tak na pewno było o wiele lepiej, no ale niestety na razie tylko umiem tak, jak umiem. Zresztą nie wiem, czy będę nagrywać, to zależy od tego, czy ktokolwiek będzie to oglądał dalej. Przestałam przez chwilę, wiem, tak się trochę zniechęciłam, dajcie jakąś suba, jak to się pięknie mówi, chociaż mnie to zawsze denerwowało, jak ktoś tak mówił, no proszę Was, na jakieś kciuki w górę, jakieś subskrypcje weźcie, bo tam widzę, jest tych subskrybentów bardzo mało. Ja rozumiem, no dlaczego ma być, tak? Jakieś pierdoły przychodzi laska i da. No ale to tak właściwie wszyscy, nie? Przychodzą i gadają. Wiem, że tu nie ma nic konkretnego, po prostu u mnie to jest taki miszmasz. No, tylko że miszmaszowa to już jest. Nie? Więc właśnie. I teraz trzeba to posypać solą. Ile, słuchajcie, tego soli? Nie ma ile. Po prostu posypiemy solą. No to sypiemy. Ja lubię słonawy. Ja lubię, więc sypiemy po prostu solą. Coś, widzicie, coś tam? Widzicie, taki kubeczek do soli. Sypiemy solą. Tu mam jeszcze taki wielki kawałek. Milo, a Milo to by chciał coś dostać, czy nie wiem, słuchajcie, sorry, dam Milo pić, bo Milo właśnie nie ma picia. Milo dam pić. Dobra, sypiemy solą. To nie jest najtrudniejsze miejsce, w ogóle tam jest ten, to jak to się nazywa, drapa kota. No dobra, może wystarczy sobie chociaż lewy sól. Sypiemy solą oraz czosnkiem, ale co czosnkiem? Czosnek obierz i posiekaj. Czosnek obierz i posiekaj, jakbyście zrobili posiekanie, czy dalibyście czosnek granulowany? Majlo, przestań, ja bym dała, słuchajcie, czosnek granulowany. Już wiem, że to pewnie nie to samo, ale dam czosnek granulowany, jeśli go znajdę. Mam. Mam, słuchajcie, jakiś czosnek. Ktokolwiek to wie, jaka jest data, niby mam zawsze dobry za tym. Zobaczymy, mamy czosnek granulowany. A sypiemy, ja lubię też czosnkowe, to ma być do sałatki z rykotem, i co, już cała blacha poszła. Tak,
Mam taki czosnek granulowany. Widzicie? Taki z Lidla. Kuchnia Lidla czy coś takiego. Dobra. Ja lubię, lubię, więc trochę tego sypiemy. Okej, okay. Nawet trochę dużo wyszło mi. Dobra. Nie wiem, czy nie za mało sali, ale tam jest jeszcze ta w tej sałatce. Dobra, tak. Czoskiem chili. A tutaj chili, słuchajcie, ma być taka papryczka chili normalna. A ja mam trochę papryczki chili normalnej. To zaraz ją obierzemy bez pestek. A widzicie? Trochę mam jeszcze. Więc dobra, kroję. Kroję, tego nie widzicie. Kroję papryczkę chili. Przekrawam, tak? Wykrawam te pestki, słuchajcie. I tutaj jest, że ile tej papryczki? Jedna czerwona? Nie, no jednej to nie, ale weźmiemy sobie tak pół, nie? Słuchajcie, jaka to ma być? Drobno posiekaj chili. Drobniutko pokrój, no słuchajcie, drobniutko, no to już jest hit, no, drobniutko pokrój. Masakra, drobniutko pokrój, chili. Dobra, kroimy. Drobniutko, czyli chociaż mi nie wychodzi drobniutko. Majlo, przestań, jak zjadłbyś chili, to byś dopiero był chory, wiesz? A mogłam to... Dobra, drobniutko, czyli nie, okej. Okay. Sorry, że teraz znowu nie widać, co robię. Okej. Okay. Ciachamy, ciachamy. Nie widzicie, to wam pokażę. O. Ciachamy, 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 czyli drobniutko. Drobniutko to nie wiem, ale jakoś tam pociachamy, co nie? Słuchajcie, teraz może będzie bardziej widać. Jeszcze by... No ta dynia jakaś w którym miejscach, słuchajcie, jest za duża mi wyszła, no ale dobra. Dobra, czyli co? Ciachamy, ciachamy, widzicie? Ciachamy. Wyjmujemy te pestki, bo pestki są bardzo ostre, prawda? To chyba o te pestki najbardziej chodzi, mi tu pestek trochę jednak wlazło. W to ja tak próbowałam na drobno sobie pokroić. Trudno, nie? Albo nie trudno. Dobra, czyli tak. Dynie kroimy. Dynie. Czy się zagadam? Majla, jak to spadnie i ty to zjesz, to się po prostu, nie wiem, nie możesz tego zjeść, majlaku. Tak. A i powiem wam, że życie to jest różne, nie? Raz jest tak, raz jest siak. No. Zawsze jest dobrze. Wiedziałabym, co tam dzisiaj robiłam w pracy, ale jeszcze wam nie powiem, bo nie powiem, gdzie pracuję, co robię. No ale fajnie jest ogólnie. Tak. A wy gdzie pracujecie? Fajne macie miejsce pracy? Lubicie swoją pracę w ogóle? Tak? A lubicie gotować? Ktoś mi napisał, że żebym dawała te zgotowania. No to mogłabym dawać, tylko że po prostu jak na razie to ja w ogóle nie potrafię tutaj nagrać wam. Majlo, przestań pomieszkać. Jeszcze Majlo, czy tam jest skacze i to w taki mocny sposób, że szok. Drobno pościekać. Słuchajcie, no to ja już mówiłam, że ja umiem gotować. Teraz na przykład robię, widzicie, bez Thermomixa. Ale bardzo, bardzo często robię w Thermomixie, dlatego... No. Nie. Dlatego jest inaczej wtedy. Okej. Okay. Posypujemy, jakkolwiek by nie było, nie? Słuchajcie, tam dużo, za dużo nie mamy tej papryczki, to trochę ją tak rozsypię i tyle. Nie ma jej za dużo, ale powinna być cała, faktycznie, bo tak nie cała, to nie wyszło, no ale dobra. Jest jak jest, trochę nie ma. Bez sensu gadam. Zaraz wam pokażę jeszcze te książki, co zamówiłam. Inga zaczęłam czytać, to już wam mówiłam. Tak? Mówiłam wam tak, ale takiego jeszcze nawet nie wrzuciłam, to co wam mówiłam. To zaraz wam rzucę i będą chyba dzisiaj dwa jednocześnie filmy. Jeszcze może wam nagram do Biglossi, bo do Biglossi i Golden Box tak nagrywam, nagrywam i nagrać nie mogę. Zaraz wszystko pootwieram i wszystko będę miała otwarte. A teraz widzicie? Wszystko będę miała otwarte i co? Dobra, czyli mamy to tak. Słuchajcie, tu jest jeszcze napisane, żeby to na to poszło, co? Rozmaryn, o Boże, dobra, czyli właściwie rozmaryn jeszcze powinien być, ale ja nie mam prawdziwego suszonego rozmarynu. Ja w ogóle nie wiem, gdzie kupować takie rzeczy, jeżeli wiecie, znaczy normalnego, prawdziwego suszonego to mam. Jak wiecie, gdzie kupić taki rozmaryn, to dajcie znać, bo ja bym z chęcią chciała takie rozmaryny. Nie wiem, nie wiem tych wszystkich, no tak, ogrodniczych. Ale jeszcze rozmaryn, słuchajcie, teraz znowu ciekawe, bo ostatnio to chciałam zrobić i nie miałam, pamiętacie? I teraz czy ja mam rozmaryn, bo u mnie tak różnie bywa, może się okazać nagle, że ja nie mam tego rozmarynu, co bez rozmarynu moim zdaniem nie będzie fajne. O, jest. Rozmaryn, uwielbiam rozmaryn, też mało. Nie, wystarczająco. Dobra. Bo... Dwie gałązki. Ktokolwiek wie, jak to przerobić, dwie gałązki, ile to jest rozmarynu, bo ja szukałam w internetach, czeluściach i nic z tego mi nie wychodzi, jak to jest. No ale dobra. Uwaga. Okej. Okay. No dużo nie ma, ale wysypię już wszystko.
No to w ogóle prawie nie miałam tego rozmarynu, no przecież to fit jest. Czyli co? Ja nie mam rozmarynu, tak? Będzie, będzie, bez rady. Jest tymianek, słuchaj, to chyba walne tymiankiem. Co myślicie? Rozmaryn, tymianek? Dla mnie to prawie to samo. Co? Rozmarynu nie ma, jest tymianek. Bo oczywiście okazało się, że co? A tymianek powinien mieć otwarty jeszcze. No jest tymianek, dobra, dopalę tymianku, bo jest lubczyk, estragon, jest... Majno, przestań. Nie. Dobra, dodaję tymianek, słuchajcie. Rozmaryn, tymianek, jedna broszka, nie? Dobra. I teraz słuchajcie, co? Już nic, skrop oliwą. Skrop oliwą. Skrop oliwą, jakkolwiek wy kropicie. Kropicie jakoś oliwą, bo ja nie wiem, jak się skrapia oliwą. No dobra, nie wstawię jeszcze, słuchajcie, do piekarnika. No ponieważ po prostu jeszcze mi się to nie... Nie rozgrzał piekarnik. Psuje mi się, słuchajcie, też trochę piekarnik do 200 stopni, ale... No dobra, oliwą to polejemy po prostu. Oliwą mam taką, już wam pokazywałam kiedyś jakąś, nie pamiętam skąd, z Biedronki, z Lidla. Nie, z Netto chyba. Dobra, kropimy tą oliwą, jakkolwiek by to nie było. Chyba powinnam raczej to przemieszać. Przemieszam rękami, co? Słuchajcie, tak mi się wydaje, będzie najlepiej. Co nie? Tak. Po prostu przemieszam i już. A zaraz będę gotować tortellini. A, to jest w ogóle tak, słuchajcie, to jest tak, to tortellini z ricottą, te dynia do tego i do tego jeszcze, słuchajcie, jest, co tam się robi? Orzechy, których nie ma, ale tam słonecznik i serem pleśniowym, tym niebieskim takim, wiecie, z niebieską ala pleśnią. No dobra, dynię mam, no mam dynię pokojoną, luz. Fajnie, no to w tym czasie, kiedy to mi się będzie czekało, aż mi się rozgrzeje piekarnik, ja wam powiem, pokażę, co, jakie książki robię, dobra? Już idziemy tam i już wam pokazuję. Ja już otworzyłam tą paczkę, więc nie będzie żadnego otwierania. A, oprócz tego jeszcze, słuchajcie, fajne, plastyczne ściereczki. Pepko pokazywałam wam chyba ostatnio właśnie w tym holu zakupowym z Pepko. One są naprawdę fajne i tutaj u mnie mogą być, już furek nikt się tego nie czepia. Takie chipsy. Widzicie to? Są w Lidlu teraz, niby tydzień, jaki to? Włoski? Nie, nie, meksykański chyba. Słuchajcie, chipsy niczym się nie różnią od takich chipsów dla mnie, przynajmniej z o smaku tzatziki to są, a dla mnie niczym się nie różnią od tych z cebulką i solą, czy coś tam. Nie, cebulką i serem śmietankowym, czy coś takiego, cebulką i serek śmietankowy. Okej, okay, Milo, pokażcie ludziom. Milo, gdzie jest Milo? Cześć Milo. Milo, cześć. Cześć Milo. Milo do was chce zaglądać? Zagląda, Milo, poproś. Milo, moje, jest masz. Bawimy się, Milo? Chodź, bawimy się, Majlaku, no dawaj. Tak, to chodzą cię zobaczyć. No i Milo, o, no, szepiemy. Milo. O. Dawaj, Milo. Milo? Jesteś? Milusiu mój, co? Zabawić się chcesz, nie? O tak. Dawaj to. Ojejku, super słodki mój piesek. Gdzie jest kotu, słuchajcie? A kotu tu, kiciuś. Kiciuś, tak. No i dobra, idę wam pokazać, słuchajcie, tą... Czekajcie, bo odsuwam to tutaj. Na czymś was powinnam ułożyć, ale nie mam na czym, więc robimy to tak. Zawsze, czyli tu. Będziecie sobie stać. Milo już biegnie, a ja wam pokażę, co zamówiłam w tym skupshopie. Słuchajcie, chciałam zamówić już od dawna tą książkę Mireille Guliano, czy jakoś tak, francuski, nie potrzebują liftingu. Jeszcze jest z tej serii francuskich, chyba nie tyją. Tak, i francuski na każdy sezon. Szukam tych książek od dawna. I tutaj na Skup Shopie udało mi się kupić. Słuchajcie, chyba nie mam paragonu, mam podzielę, kosztowała, ale kosztowała chyba 6 zł. Książka nie jest zniszczona. Nie jest w ogóle. Wszystko z nią ok. Widzicie znowu ten paznok, kiedy dopiero idę jutro na paznokcia. A nie wiem, czy wy w ogóle widzieliście tego paznokcia. O, książka jest po prostu super. Wszystko jest z nią w porządku. Więc bardzo chciałam ją też przeczytać. Oprócz tego zamówiłam, no i to francuski nie tyją i francuski na każdy sezon też chcę przeczytać. No, ale zobaczymy, tak? O, patrzcie, przyszła taka niebrudna, ja już ją pobrudziłam. Świetnie. Kupiłam też Murakami i teraz słuchajcie, przeczytam. Bezbarwny Tsukuru Tazaki, lata jego pielgrzymstwa. Powiem wam tak. Mega dawno nie czytałam Murakami. Ale kiedyś czytałam Murakamiego miłością wielką. Pamiętam, że wtedy jeszcze nie było tak internetu i w ogóle wszystkiego. I przeczytałam o Murakamim w polityce. Dostał, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby dostał paszport polityki. Chyba nie. Jakoś to było tak, że nie mógł ktoś dostać paszportu z polityki, skoro nie był z Polski. Nie wiem, nieważne.
ale przeczytałam o nim w Polityce i jak poszłam do biblioteki, tak jak zaczęłam, to wszystkie jego książki przeczytałam normalnie, totalnie czytam. Wiadomo, że Kronika taka nakręcacza, jeśli ktoś wie, ale niekoniecznie. Kawka nad morzem, no wszystkie są super. Koniec świata i Hellboy Wonderworld, czy coś takiego. I to jest taki, słuchajcie, realizm magiczny. Nie wiem, czy ktoś czytał. O, czytałam, tutaj sobie, słuchajcie, są tytuły. Przygoda z owsem czytałam, nie pamiętam. Koniec świata i Hardboiled Wonderland czytałam. Fajne było. Nowego Newt to była Wood, taka spokojna. Tańcz, tańcz, tańcz była świetna. Na południe od granicy, na zachód słońca też nie pamiętam tak do końca. Sputnik Sweetheart było też takie spokojne. Kronika ptaka nakręcacza, to jest jego najbardziej znana książka, była po prostu, no jest mega. Kawka nad morzem też jest bardzo fajna i nie czytałam jego żadnych opowiadań, zbiorów i to jest jego nowa powieść, teraz też jest nowa. Nie, nie jest nowa, ja mam tam, z którego roku jest ta powieść. Nie jest nowa, bo ona jest, no w ogóle nie jest nowa, z 2013, więc nie wiem, jak tego jeszcze nie przeczytałam. Ale słuchajcie, teraz jest o tym, o matko, zapomniałam jego, są 3 nowe tomy jego powieści, ale szukam tak, żeby też kupić tanią, bo za nią zapłaciłam chyba też niecałe 10 zł. Więc mega, jestem bardzo zadowolona. Kupiłam też, no, Karolina Cwalina, to kosztowało na pewno 5,90. Wszystko zaczyna się w głowie. Pewnie ktoś już o tym słyszał, wiele osób słyszało. Ja lubię takie książki oczywiście. No. Zobaczymy. Okej, okay, i jeszcze kupię. Jeszcze ostatnio w książkach czytałam, w tym magazynie książki, wiecie, w tym, no Boże, w tym magazynie książki, nie wiem, czy ktoś z was czyta ten magazyn, jak go uwielbiamy, więc akurat czytałam trochę, bo tu się długo czyta, dobrze, że jest kwartalnik. Czytałam trochę, Boże, jak to pachnie, słuchajcie, drukarnią. Przeczytałam trochę i akurat czytałam o, jak on się nazywa, Saundersie. Saunders? O Saundersie. Tak, czytałam o Saundersie. Tak, i stwierdziłam, że tak tam zachwalali, że kupiłam sobie jego tom opowiadań, też z tego Scoop Shop, był tam też bardzo tani, chyba za 11 zł, 10 grudnia, opowiadania. Słuchajcie, od czasów Marka Twaina nie pojawił się w Ameryce pisarz o tak wybornym i ostrym piórze, który potrafi opisać szaleństwo naszych czasów, tak napisała Zadie Smith, której zresztą notabene nie czytałam w ogóle. Tak, ale to sobie kupiłam, zobaczymy, będę wam mówić, ja oczywiście nadal. Słuchajcie, czytam, jak już mówimy o czytaniu, kończę, reguła 5 sekund. To jest wszystko to samo, co... chociaż dzięki temu wtedy nagrałam na YouTube, dzięki temu wstaję rano po prostu tak, faktycznie od razu mówię 5, 4, 3, 2, 1, wtem i nie ma siedzenia po prostu, nie wiem, leżenia i drzemek, nie ma żadnych drzemek. Dzisiaj ze swoim partnerem zrobiliśmy też coś takiego, na co długo się zbieraliśmy, zadzwoniliśmy i dowiedzieliśmy się bardzo wielu rzeczy po prostu nagle, więc ogólnie warta przeczytana książka, chociaż można by ją było skrócić. To czytam, pieszczka merda mówi, to mówiłam, że trening ma. Milo mi teraz, słuchajcie, gryzie to, no i już pogryz i zjadł, będzie chory mi. Boże, to śmierdzi, on będzie chory, to słuchajcie, jest alkohol. Tak? Boże, słuchajcie, on się zatluł? Dawaj to. No i co teraz? Słuchajcie, idę to wyrzucić, bo się zepsuło, nie? Nie, nie, Majlusiu, tego nie wolno, nie. Majlusiu, już to co jeść, ja tu nie widzę. Z wami rozmawiam, a Majlusiu by mi się zatruł. Boże, nie mam taki kompres, bo ja sobie nogę, słuchajcie, ostatnio skończyłam. Majlo, czekam. Majlo, nie wolno, chodź. Chodź tu, typko, typko. Chodź. Słuchajcie, nogę sobie chyba skręciłam, czy coś, tak mi puchnie w kostce. No i właśnie już nie mam tego kompresu. No dobra, wracając. Szczeka, merda mówi. Jak na razie fajne, bardzo ciekawe, dużo ciekawych. Boże, zapomniałam jeszcze w tym Scoop Shopie, słuchajcie, kupiłam szkoła rysunku, już mam chyba 3 takie książki. Ja potrzebuję takich szybkich rysunków w życiu. W ogóle nie tylko życiu, w ogóle potrzebuję rysunków, żeby całkiem nieźle rysuję, ale zawsze sobie obiecuję, że wreszcie zacznę się tak skupić i bardziej będę rysować, bardziej będę się starać to robić. No i kolejna książka. To ona normalnie też jest chyba za 40 zł, kupiłam ją też chyba za 15 czy za 14. Też jest niezniszczona w środku, w ogóle nic. No i co? No i może będę się starała coś z tym zrobić, nie? No tak. Milo boli to... Zobaczymy. Jeszcze mam też inną książkę. Nie, no dużo mam tego, słuchajcie, z takich książek. Trzeba też zacząć tym robić. Aha, no i oczywiście jeszcze to, co czytam teraz, to jest oczywiście co? Pink, Billy Summers. Jestem na stronie... zaraz, mam tam na której stronie...
Zostaw, misiu. No, na 50. No, dopiero, słuchajcie. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek zacznę tak czytać jak kiedyś. A tak ogólnie, to teraz wam maja mówimy. Będę kupować ludziom. Pa! 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 Co tam? Cześć wam. Nie skasiłam.